Nagle patrzymy, ta palma się zaczyna nachylać, 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 wpadła do wody i widzimy, że zaczynamy ją holować. Całą palmę żeśmy holowali. Kapitan dr Bogdan Olszewski jest jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej, nauczycielem akademickim, instruktorem wykładowcą, organizatorem obozów żeglarskich i kursów szkoleniowych, egzaminatorem i przewodniczącym komisji egzaminacyjnych na stopnie żeglarskie i instruktorskie oraz laureatem pierwszej nagrody Rejs Roku 1972. Swoje artykuły publikował w Tygodniku Morskim, Żaglach, Jachtingu czy Świecie Żagli. O swoich przygodach opowiada raczej nieszablonowo. Trójkąt oczywiście bermudzki, który miał nas pod każdym względem zaskoczyć. I trzeba powiedzieć, że byliśmy spięci. Czekaliśmy na coś. Na coś, co się wydarzy, a co zapamiętamy do końca naszego życia. Niestety, a może stety, dla kapitana to raczej stety, nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast wydarzyło się, jak wróciłem, to mnie oczywiście pierwsza rzecz, jak było tam dziennikarka, jak było w trójkącie. Więc jej powiedziałem to, co wam teraz mówię. Wyczuwałem, że dziennikarka rzuca gromy na moją głowę, tylko że nie głośno, a tak wewnętrznie. Miała do mnie pretensje, że ją zawiodłem. Na stanowisku kapitana przepłynął ponad 100 tysięcy mil morskich. Był kapitanem między innymi Zawiszy Czarnego, Pogori i Zewu Morza. Dotarł do wszystkich mórz europejskich, Azji Mniejszej, Ameryki Południowej, Karaibów i Ameryki Północnej. Na człowieku żyjącym w realiach PRL-u to właśnie ten ostatni kierunek wywarł największy wpływ. Z jego opowieści możemy poznać tamte czasy dużo lepiej niż z niejednego podręcznika historii. I z tą właśnie załogą, młodych bardzo chłopaków, wspaniali chłopcy, pięknie umundurowani, mówiący po angielsku, stali się obiektem zainteresowania szczególnie pań. Czerwone dywany wystawiali, żeby oni weszli do ich domu, tam zostali na dłuższy czas i wiązali jakieś nadzieje. Matrymonialne, podejrzewam, bo chłopcy mi potem mówili, że bardzo wiele propozycji otrzymali pozostania w Stanach Zjednoczonych, tam skończenia studiów, pracy i tak dalej. Ci chłopcy nie byli zainteresowani. Byli zainteresowani uczestnictwem w rejsie nadal. Dlaczego ci chłopcy nie skorzystali z tego? Zresztą jestem im wdzięczny, można powiedzieć szczerze. Część ludzi zeszłaby z pokładu. Marny byłby mój widok. Naprawdę nie miałbym duże trudności. I tak miałem trudności wcześniej, prawda? Zabierano mi paszport i książeczkę żeglarską i tak dalej. Także miałem dość dużo problemów. W zależności na jaką ekipę taką śledczą się trafiało, to można było dostać po łbie bardzo mocno. W tamtych czasach nikt nie przewidywał zmian politycznych, takie, które nastąpiły w 1989 roku, prawda? Nikt czegoś takiego nie przewidywał. Wszyscy myśleli, że tak będzie zawsze. Rozmowy z władzami często sprowadzały się do tego, że moja wina polega na tym, że ja im dałem, mówię, w innych rejsach, tutaj europejskich, paszport. No trudno było wypuścić człowieka bez paszportu w obcym państwie. I gdyby ktoś tam został, miałbym na pewno bardzo duże przykrości. A dlaczego z tego nie skorzystali? Nie wiem, może mieli po prostu rozpoczęte tutaj niektórzy studia, szkoły, byli związani z rodzicami na przykład. Ta podróż amerykańska była dla mnie szczególna. Ano między innymi dlatego, że zatknąłem się z Polonią. Wcześniej to były takie pojedyncze spotkania w rejsach tutaj krajowych. A tu się spotykałem z ludźmi, którzy potrafili z daleka, z drugiej strony, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych przylecieć, żeby zobaczyć Zawiszę. Polski żaglowiec polską flagę dotknąć i ucałować. Ich wzruszenie dotykało także i nas. I dlatego cierpliwie znosiliśmy i staraliśmy się jak najbardziej. Oni byli nami zachwyceni dlatego, żeśmy byli kawałkiem Polski, prawda? I oni przychodzili, na przykład te dziewczęta, niekiedy były bardzo młode dziewczyny,
to przychodziły w strojach krakowskich na przykład. Nie odbywały się żadne tańce, bo to nie było miejsca na to, ale przychodziły i demonstrowały swoje przywiązanie do kraju swoich dziadków, ojców. Człowiek, o którym można by powiedzieć, że widział już praktycznie wszystko. Kapitan Bogdan Olszewski. Ale czym tak naprawdę jest dla niego żeglarstwo? Teraz, mając GPS, nie wychodząc z koi, wiesz, gdzie jesteś, nie? Chociaż to nie jest dobra praktyka, broń Boże, nie popieram tego w żadnym wypadku. Najważniejsza rzecz to jest ciągła czujność. Wszędzie, gdzie się da, trzeba patrzeć, trzeba mieć, tak powiem, oczy dookoła głowy. A drugi obowiązek, ustawiczna gotowość do udzielenia pomocy. Zarówno tym, którzy są na zewnątrz, ewentualnie wzywają tej pomocy, a także ci, którzy jej potrzebują, a są na naszym własnym pokładzie. Buduje nasz charakter, nasze wnętrze i naszą potrzebę kształcenia się. Na przykład poznawania języka i opanowanie tego języka, bo jesteśmy za granicą, a tu ani me, ani be. Teraz to się zmieniło, prawda? Młodzi ludzie angielskiego się uczą wszyscy, ale za moich czasów. Ja się na przykład uczyłem tylko niemieckiego i rosyjskiego, naturalnie. Kiedyś byłem gościem na jednym z żaglowców tego typu, co Zawisza Czarne w Niemczech. I ja mu mówię, słuchaj, ja się zajmuję wychowaniem morskim w Związku Harcerstwa Polskiego. Daj mi jakieś materiały o waszej działalności wychowawczej z młodzieżą. Wziął mnie za rękę, poprowadził do burty, otworzył bulaj, duży bulaj, i mówi, wyjrzyj. No wyjrzałem, mówi, co widzisz? No widzę morze. To jest nasz program.